Witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie tej oto klawiatury mechanicznej. Jest to model firmy Rappu V700, część serii V-Pro. Jak widzimy na froncie pudełka, możemy zobaczyć samą klawiaturę, taką wizualizację. Przy okazji mamy też informację, iż są tutaj mechaniczne przełączniki. Możemy zupdate'ować firmware przez sieć. Mamy wbudowaną pamięć i programowalne klawisze. Przy okazji cena takiej klawiatury to około 400 zł, cena startowa. Jak będzie później w sklepach, to się okaże, jak ona tak naprawdę wejdzie do sprzedaży. Mamy też zawartość pudełka i kompatybilność z systemami operacyjnymi. To by było na tyle. Z tyłu jeszcze mamy troszeczkę informacji właśnie o tych przełącznikach. Przełączniki typu Yellow, czyli te same co w klawiaturze Rappu V500 produkcji firmy Kale, wytrzymują do 60 milionów kliknięć, aktywują się po przebyciu 2 mm, a siła aktywacji wynosi 50G. Jest informacja o gamingowym chipie V-Power, jest to 32-bitowy procesor ARM taktowany częstotliwością 60 MHz. Wbudowana pamięć i programowane klawisze. Takie podstawowe cechy jeszcze raz powtórzone i mamy też kolejną wizualizację tej klawiatury, ale dobrze, to by było na tyle jeśli chodzi o teorię. Teraz ją sobie szybko rozpakujemy i zobaczymy, jak ona właściwie wygląda. Ok, mamy pudełko wewnętrzne, kabelek tam już wystaje i proszę bardzo, rozpakowujemy. Tej klawiatury jest jeszcze w takiej folii zabezpieczającej. Przy okazji mamy zasobnik ze sterownikami, z instrukcją. Już sobie do niego zajrzymy. Informacja o chociażby klawiszach multimedialnych, które ta klawiatura posiada, podłączenie do komputera, oprogramowanie, bardzo fajnie, i płytka ze sterownikami. Jak pamiętacie, w przypadku klawiatury V500 i myszki V900 to oprogramowanie było naprawdę fajne, dobrze zrobione, więc myślę, że tutaj będzie podobnie. Widzimy samą klawiaturę, no, można od razu zauważyć, że ma taki gamingowy wygląd, fajnie zaprojektowana. Kabel jest dość gruby, ale za to elastyczny w oplocie. Mamy organizer z rzepem, podłatany wtyk USB. No i rzucimy okiem na samą klawiaturę. Jak widzicie, czcionka jest taka bardzo wyraźna, bardzo duża. Ten model nie jest podświetlany, no ale to już nie każdemu podświetlenie jest do szczęścia potrzebne. Klawisze pracują dość fajnie. Enter mamy tutaj mały, długi backspace. A już widzę klawisze multimedialne, są właśnie tutaj. Z tym, że nie widzę tutaj żadnych klawiszy typu głośniej, ciszej. Też nie mamy klawisza funkcyjnego, tego FN, dlatego pewnie więcej tych funkcji multimedialnych tutaj już po prostu nie ma. Za to w stosunku do V500 mamy klawiaturę numeryczną. To oczywiście dla wielu osób będzie zaletą. I też mamy bardzo fajny kształt, design. Przy okazji klawiatura jest dość duża, ale nie jakoś przesadnie wielka. I ma taki układ klawiszy. Od spodu mamy antypoślizgi, dość podobne do tych z V500. I mamy podwyższenia, które tych gumowań już nie mają. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie klawiatury mechanicznej Rappu V700. Teraz biorę się na testy tej klawiatury i za jakiś czas zapraszam Was na pełną recenzję, gdzie podsumujemy wszystkie jej wady i zalety. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam Was. Cześć!